Witam was serdecznie z tej strony Harden. Może być to dość długi odcinek, więc dla osób, które nie chcą oglądać całości, to opowiem tylko tyle, ile jest w tytule, że po długich przemyśleniach postanowiłem otworzyć sklep internetowy, taki malutki, w którym będą dostępne moje projekty oraz jakieś tam podzespoły elektroniczne. No to taka krótka dla Was informacja, a teraz dla reszty osób chciałem pokrótce wyjaśnić, jak to działa, jak działa ten sklepik, co tam jest, co tam będzie, i też zaproponować Wam, abyście mogli pomóc mi. Podpowiedzieć, co byście chcieli, aby tam było, no bo oczywiście ja jakoś tam swoją wizję tego mam, wiele przemyśleń na ten temat miałem, no i coś takiego się urodziło, ale zaczniemy może od początku. Chciałbym Wam pokazać stronę główną i kategorie produktów tam dostępnych. Słuchajcie, Harden Shop tak sobie nazwałem ten projekt. Zabawa i nauka elektronika, robotyka, Arduino, DVI i RC. Dostępne są tutaj podzespoły elektroniczne, no bo w sumie to widzicie na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę, jak w tym sklepie, głównie chciałbym skupić się nad projektami, które stworzyłem. Chciałbym po prostu zaoferować je w formie płytek, tak jak widzicie na załączonym obrazku, w formie gotowych zestawów. Mam też chęć stworzenia tak zwanych zestawów zrób to sam, czyli wszystkie potrzebne elementy, ale sami je lutujecie oraz jakieś tam wydruki 3D. Tu jest furtka otwarta. Jestem też ciekaw Waszych propozycji, co by można było do tych wydruków 3D jeszcze dodać. Ja dodałem tutaj po prostu takie rzeczy, które są związane bezpośrednio ze mną, z tym co się dzieje na kanale, z moimi projektami i takimi ciekawostkami. Nie ma tam dużo, ale coś tam jest. Jeżeli chodzi o zestawy, gotowe, to aktualnie są to tylko hardcary w dwóch wersjach. To ja, może od razu zacznę może od tego, bo to jest mój w sumie ostatni projekt, z którego jestem bardzo dumny. E... Mamy tutaj Hardcara w wersji drugiej i Max Hardcar w wersji drugiej. E... Hardcar w wersji drugiej jest to zestaw zlutowany, gotowy do zabawy, ale nie posiadający pilota do zdalnego sterowania. Zestaw nie zawiera pilota do zdalnego sterowania. Pełen zestaw, jest to zestaw już z pilotem. Tu jest do wyboru jeden z dwóch pilotów. To też dowiecie się później z, z sekcji Only PCB: jakie rodzaje płytek z pilotami oferuje. Od razu powiem tak do osób, które dotrwały do tego momentu. Jeżeli chodzi o ceny, no, uważam, że są to uczciwe ceny, ale oczywiście każdy powinien to. Każdy i tak to weźmie po swojemu, prawda? Ja uważam, że to są bardzo uczciwe ceny, które zostały zaproponowane przy każdym z produktów w tym sklepie. Sekcja, która mnie najbardziej interesuje, jest to kategoria. Only PCB. Tutaj są oferowane przeze mnie dla Was y, tylko płytki PCB. Y, wchodząc na daną płytkę, y, jest skrócony opis, jaka to jest płytka. Tych płytek jest naprawdę troszkę. Y, mamy ich na razie w ofercie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 rodzajów. Y, w sumie. 9, bo to jest chyba to samo, tylko że yy, jedna jest w dobrych opisach, a druga jest troszkę yy, w, złych, o, czy w innych opisach. No tam doczytacie w opisie produktu, czemu ta wersja jest po tyle, po 8 zł niecało, a ta jest po 6 zł i 15 groszy. Musicie wziąć pod uwagę, że wiadomo, że wszystkie ceny to jest z VATem i tak dalej, jeżeli ktoś potrzebuje fakturę, nie ma żadnego problemu. Więc jest to sprzedawane normalnie przez firmę, Nie jest to sprzedawane no, chałupniczo. Temu też ceny są takie, a nie inne. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Mam nadzieję, że też udało mi się opisać. Na przykład, weźmy tą płytkę. Będę docelowo też starał się w opisach dodawać takie schematy z Fritziga, jeżeli ktoś z Was, nie wiem, zakupi którąkolwiek z płytek i będzie mi jakiekolwiek problemy, ja przy... będę starał się przygotować jakąś taką pobieżną, e, dokładniejszą lub niedokładniejszą instrukcję, schemat danego projektu. E, nie przy każdej płytce taki schemat się znajduje, e, bo na przykład tutaj widzimy, że chyba A nie też schemat jest. Już nie pamiętam, bo ja już ten sklep też jakiś czas temu robiłem, tylko tak naprawdę czekałem, na ten moment, że będę mógł go otworzyć, ale jeżeli będziecie gdzieś coś zakupicie i mi jakikolwiek problem z danym projektem, oczywiście ja Wam z miłą chęcią pomogę. A potem te materiały, które dla danej osoby przygotuję, opublikuję dodatkowo w tym sklepie przy danym produkcie, aby kolejna osoba mogła już z tego skorzystać. Więc takie macie płytki PCB, wydruki 3D. Głównie wydruki 3D są związane z. Hard car -e. Mam tu te trzy ręce, spych i mocowanie silników. No ale jest jakaś taka maska dla osoby dorosłej. równego rodzaju podwozia, na których budowałem ja swoje pojazdy. Jedno podwozie, drugie podwozie. Tu mamy podwozie dla robota modliszki z możliwością wydrukowania dla siebie. Czy takie podwozie co żeśmy ostatnio na którymś tam live. Tworzyli na silniki, jeżeli chodzi o podzespoły, które są aktualnie w ofercie, są to też takie podzespoły, z których ja korzystam. Bo tak pomyślałem, no, jak zakupię jakieś podzespoły, no to też takie, które ja będę mógł wykorzystać w swojej pracy. Ale z czasem, jeżeli Jakkolwiek ruch w tym sklepie będzie, to myślę, że tych ilość, tych podzespołów się po prostu zwiększy. Tak, Nie będą to tylko podzespoły, które, z których ja na co dzień korzystam, ale dojdą tu do takie podzespoły, które będą specjalnie dla Was dostarczone. Oczywiście Arduino jest. Cena yy, tu jest dobra cena, wydaje mi się, te zestawy z, yy, z, si, z silnik plus koło. I inne elementy, każdy może sobie sam się z tym zapoznać. Dobrze, jak dokonać zakupu w sklepie? Wybieramy sobie produkt, który by nas interesował. Ja może wezmę sobie jeden z wydruków 3D. Powiedzmy, że interesuje mnie podwozie modliszka. Wchodzimy do danego produktu i dodajemy go do koszyka. Mamy element w koszyku, widzimy tutaj, ile elementów znajduje się w tym momencie w moim koszyku. No powiedzmy, że wezmę sobie podwozie modliszka, no i wezmę sobie na przykład jeszcze maskę. Zabiorę dwie rzeczy do koszyka. Można wejść, zobaczyć koszyk w tym miejscu, ewentualnie wejść w elementy tutaj. I mamy podsumowanie naszego zamówienia: podwozie modliszka i maska z dwoma tunelami. Kwota, oczywiście kwoty to są kwoty brutto. I tutaj też mamy podaną kwotę brutto. Idąc dalej, możemy tak: podajemy swoje imię, nazwisko, opcjonalnie nazwa firmy. Tu, gdzie mamy nazwę firmy, podajemy jeżeli chcemy fakturę VAT. Tutaj podajemy oczywiście dane do faktury VAT jeżeli chcemy ją uzyskać powiedzmy że to będzie Jan Kowalski i na przykład niech będzie firma Bartek Spółka ZO coś tam nie wiem oj Spółka ZO i tam nie wiem Aha, to w sumie powiększę tą, opcję. powiększę tą opcję, że można było tutaj wpisać pełne dane, tak jak tym, a nie, w sumie uwagi, w uwagach. Jakbyście chcieli fakturę, to proszę was, żeby się dali może lepiej w uwagach, to będzie chyba lepsze, tak. Tutaj dać nazwę firmy, potem zmienię też ten opis uwagi do zamówienia, aby tutaj była po prostu informacja o fakturze. Dobrze, to będzie Jan Kowalski, ulica, nie wiem, nie będzie Wrocławska, Wrocławska 1. 58 100 Świdnica. Jakiś tam telefon 7455 12121. Tam, jak tam wyszło. Adres e-mail. E małpa e harden2@pl e Stworzymy konto. E Nazwa użytkownika e Harden1234. Coś tam. Hasło e coś naklikałem, bardzo silne hasło dałem. E, uwagi e, nie chcę faktury i tak dalej i tak dalej. E, dobra, e, co dalej? E, podsumowanie. E, podwozie, maska, kwota i wysyłka. E, słuchajcie, wysyłka tylko do paczkomatu. Na razie nie ma innej wysyłki. Wysyłka tu kwotę będę musiał zmniejszyć, nie taka kwota został doliczony VAT. Będę musiał dać tutaj niższą przesyłkę. Wysyłka będzie, będzie 1299, bo tyle jest jedna z opcji do paczkomatu. Wysyłka będzie 12,99, ja to za chwilkę sobie zmienię w ustawieniach. I teraz wybieramy paczkomat. Nie zachowuj. Warszawa. Nie interesuje nas Warszawa, interesuje, a w sumie mogłoby być Warszawa, co nas w sumie, ale weźmiemy sobie świdnice, gdzie jest ta nasza świdnica. Szczawno, świebodzice na bok. No i powiedzmy gdzieś paczkomat. Nie wiem, niech będzie tu, co to jest w ogóle. Jest to jakiś paczkomat? Jest. Na Głowackiego. No to wybieramy ten paczkomat. Następnie mamy informację, że płatność jest e, tylko e, przez przelew bankowy, więc dajemy, e, zapoznałem się z regulaminem, zawsze chcecie regulamin przeczytać, e, przeczytać politykę prywatności, e, no i wysyłamy, e, kupuję i płacę e, i sobie przechodzimy dalej, mam nadzieję, że żadnego błędu tym razem już nie będzie. Tu, 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 Eee, dawaj, 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 eee, troszkę pomuli, Ok, udało się, no i jak widzimy e, mamy tutaj numer zamówienia, e, data, e-mail swój, suma, przelew bankowy, tutaj macie e, numer konta bankowego, e, konto jest w ING, co jest dla mnie bardzo ważne, co na pewno usprawni transakcję. W tytule przelewu proszę, abyście podali numer zamówienia ze sklepu. I to wszystko. To wszystko. Zamówienie zostało złożone. Pewnie teraz bym mógł wejść do mojego konta, a jest, jest zalogowało mnie. I w zamówieniach mam też swoje zamówienie. No, i tak to wygląda. Tak, jak powiedziałem a propos tej ceny, to ja jeszcze sobie za chwilkę to zmienię. Cena powinna wysyłki być 12,99. I, I tam dopiszę jeszcze a propos, gdzie wpisać fakturę. Jeżeli ktoś będzie chciał wziąć sobie na fakturę. Wiem, film jest długi, ale już oficjalnie. Otwieram sklep od momentu kiedy ten film jest opublikowany na YouTubie. Dzięki. To tyle. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu trzymajcie się. Cześć.